Witajcie, pasjonaci poroża i zrzutów, w ten pochmurny, sobotni poranek, 11 maja, mój pierwszy dzień urlopu. Dawno nigdzie się nie ruszałem, więc mówię, trzeba się rozruszać. Teraz jest okres, rzucają Daniele poroża. Mówię, kurde, kiedyś tu Daniele się te kręciły, może akurat takim przypadkiem gdzieś coś uda się najść, trafić. I dosłownie weszłem na pole, 15 minut, idę sobie, mówię z daleka, kurde, pewnie gałąź albo jakiś zrzut podkopany, no niemożliwe. Ale pomyliłem się, to nie był żaden zrzut, lecz tylko nóżka sarenki, proszę bardzo. Ale cóż, mówię, idę dalej, rzepaki już tak wysokie, że nawet nie ma co w nie chodzić, nie warto i też nie ma co szkodzić rolnikom, bo to bez sensu w takie trawy się wbijać. Zobaczcie, ale jaki piękny rzepak, nie? I tak sobie idę kawałkiem przy samym rowie, z daleka mówię, kurde, znowu pewnie gałąź, nie? Jak to się zdarza. Ale tu też się pomyliłem, dosłownie 20 metrów od tej nogi leży jakiś stary staruszek, pewnie tu ciągniki go jakoś wytargały z pod ziemi, czy nie wiem skąd. Staruszek, kompletny staruszek sobie leży na polu w maju. Troszeczkę pewnie tu go ciągnik, czy nie wiem, czy wcześniej był uszkodzony, ale naprawdę starość musi mieć kilka lat, tak mi się wydaje. Taki tam fuks mały. Ale cóż, trzeba zabrać wszystko, co się podniesie. Najwyżej będzie na jakiś gryzaczek dla psa, bo na więcej to raczej ten zrzut się nie nadaje. Ale zawsze sztuka i już inaczej można spacerować dalej spokojnie. Jeśli coś by jeszcze się przydarzyło po drodze, chociaż nawet sam nie wierzyłem, że jeszcze od jelenia w maju coś trafię, ponieważ wszystko już jest tak zarośnięte, roślinność poszła do góry, no ale fartnęło się. Miłej soboty i całego weekendu życzę wszystkim.